Siemaneczko kochani, z tej strony Iza. Słuchajcie, pamiętajcie o subach, kciuchach, komentarzach i dzwoneczkach. Mówię to szybko, bo wiem, że mówię to cały czas. Dobra, słuchajcie, przechodzimy dalej do toka. No więc tak. Ostatnio był wątek przemiany Paxleya w wampira. I teraz zobaczymy, co będzie działo się dalej, dlatego że słuchajcie, oni mieszkają wszyscy w jednym domu, jak wiecie. No i niestety Paxley przestaje już nad tym totalnie panować. Zobaczymy, co zadzieje się dzisiaj. Lecimy z tym. O rany, czuję, że to się znowu dzieje. Uff, o rany. Znowu zapanowałem na tym w ostatniej chwili. O rany. Kurczę, u Paxleya się świeci? Paxley, Paxley. Init. Paxley, co ty pijesz? Co to jest? A no, pijemy z Wednesday takie... To są takie olejki specjalne, wiesz, żeby się lepiej czuć. Naprawdę? To ja też mogę? Nie, nie, i nic ty nie, lepiej nie. I nic, wiesz co, kładę się już z powrotem, bo strasznie rozbolała mnie głowa. O rany, wszystko jest okej? Okay? Tak, tak. Przepraszam, i nic, ale muszę iść spać. Okej, okay, dobra, pa. O rany, było blisko. Ja już nie wiem, jak nad tym panować. Kurczę, coś dziwnego dzieje się z Paxleyem. Jutro muszę z nim o tym pogadać. Ach, cudowny nowy dzień. Oczywiście żartowałam. Kurczę, może byśmy poszły z nim na miasto. Nie ma dzisiaj wykładów, jutro też. Paxley? Tak. Urany, Paxley! Wednesday, ja już nie mam siły. To już teraz jest tak częste, że ja nie wiem, co powinienem robić. Próbowałaś dzwonić do babci? Próbowałam, ale bezskutecznie. Jej nadal nie ma. Nie no, ja nie wyrobię. Ja się boję, że po prostu nie wyrobię. Nie daję rady już. Kurczę, Paxley, nie wiem, co robić. Nie wiem, jak ci pomóc. Dobra. Przebiorę się dzisiaj w coś nowego. No hej! Cześć, cześć, Init. Macie takie pochmurne miny. Taka piękna pogoda. Chodźmy gdzieś. O, to jest dobry pomysł. Paxley, idziesz z nami, czy zostajesz w domu? Paxley, Paxley, nie daj się prosić. Chodź z nami. O rany. No dobra, dobra. Tylko chwileczkę, dobrze? Idźcie już na dwór, ja zaraz przyjdę. Na pewno chcesz iść z nami? Wednesday, co to za pytanie? Wiadomo, że chce. No właśnie, Wednesday, wiadomo, że chce. Aha, okej, okay. Dobra, chodźmy. Init, poczekamy. Wednesday, mam ostatnio wrażenie, że z Paxleyem dzieje się coś dziwnego. Czy wy coś przede mną ukrywacie? Nie, no co ty? Init, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Naprawdę, poczekajmy tutaj na niego. O rany. Ja już nie wiem, jak mam sobie radzić. Muszę wypić oleje. Dobra, to powinno mi na trochę pomóc. Obym wytrzymał. Może wezmę jednak... To picie, przeleję do normalnej butelki, będę udawał, że to woda. Dobra, to powinno pomóc. Się stresuję trochę. Paxley, czy wszystko jest ok? Dziwnie wyglądasz. Nie wiem, czy jakieś przeziębienie mnie nie rozbiera. Dobra, chodźcie do tego miasta. Paxley, na pewno idziemy. Tak, tak. O, jakie fajne miejsce. No piękne, siadamy? O, wasi rodzice. O nie. Dzień dobry. O rany, cześć. O, jak cudownie, że jesteście. Dzień dobry. Cześć, mamo. Cześć, tato. Cześć. Siemka. Słuchajcie, wszystko u was w porządku? Tak, w jak najlepszym porządku. Właśnie wyszliśmy do miasta. Paxley, dziwnie wyglądasz. Wszystko jest w porządku? Tak, mamo, tak, tato. Jakieś przeziębienie mnie łapie. Aha, okej. Okay. Czy możemy prosić o więcej kawy? Oczywiście. Proszę, już nalewam. Proszę. Proszę, proszę, proszę. Dziękujemy. Ach, ale dobra kawa. Wiecie co, dziewczyny? Ja chyba jednak wracam do domu. Paxley, aż tak się źle czujesz? Może wrócę z tobą? Nie, o nie, nie, nie. Bądź sobie tutaj z Wednesday, naprawdę. Wrócicie niedługo, okej? Tak, tak, spokojnie. I nic, zostań ze mną. Paxley, czy wszystko w porządku? Tak, mamo, tak, naprawdę. To tylko jakieś przeziębienie. Pa. O rany, Wednesday. Init, czy nie zauważyłyście, że Paxley się dziwnie zachowuje? Nie, mamo, tato, przestańcie. On po prostu jest przeziębiony. Nic więcej.
Aha, no to dobrze. Oby mu jak najszybciej przeszło. Co tam u was słychać? Opowiadajcie. Powiem wam, że miło was widzieć znowu, wszystkich razem. Fajnie, że wszyscy razem mieszkacie. O tak, tak, to jest cudowne, naprawdę. To jest coś pięknego. W końcu dogadałyśmy się z Wednesday i jest super. No i to, że Paxley z nami mieszka. No właśnie, bardzo się cieszę, że wszyscy jesteście pod jednym dachem. Dobrze, mamo, tato. Mamo, tato, my już musimy uciekać. Tak szybko? Tak, tak. A może wpadniecie do nas? Nie, 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 musimy uciekać. Cześć. Nie no, przestaję już sobie z tym radzić. Ten stan jest straszny. Nie daję już rady. No nie, pusta butelka. O matko, co ja mam teraz zrobić? Co ja mam zrobić? Babci nie ma, nie odbiera, nie wiem kiedy wróci. Co się w ogóle dzieje? Ale było fajnie Wednesday, prawda? Tak, tak. Wiesz co? Dobra, idę zobaczyć co Paxleya. Nie, nie, czekaj. No co? Co tam się dzieje? Wiesz co? Popływamy trochę w basenie? Ty i basen? Tak, tak, proszę cię. Poczekaj tu na mnie, tylko pójdę po stroje kąpielowe. Ale to może ja też... Nie, nie, poczekaj. Paxley. Wednesday? Ja już nie wytrzymuję. Nie wiem, co mam robić. Babci nie ma? Co się ze mną dzieje? Ja się niedługo zamienię na stałe. Nie, nie, Paxley. Musisz wytrzymać. Proszę cię, wytrzymaj choćby dla niej. Bardzo cię o to proszę. Ale ja już nie daję rady. Wednesday. Może ja pojadę do domu babci. Ja jestem zagrożeniem dla innych, wiesz o tym? Boże, ale jak ja jej to wytłumaczę? Nie wiem, ale jak wytłumaczysz to, że mogę coś złego zrobić? No tak, w sumie masz rację. Dobra, Paxley, spakuj się i wyjedź. Nawet się z nią nie żegnaj, ja już jej jakoś to wytłumaczę. Ale nie mogę tak zrobić. Ale Paxley, jedyne czego nie możesz zrobić, to tutaj zostać. Wednesday, to moja ostatnia butelka, ja już sobie nie radzę. Wiem, dlatego wyjeżdżaj w tej chwili. Proszę cię. Dobra, wytłumacz jej to jakoś. No i gdzie te kostiumy Wednesday? Init, musimy porozmawiać. Co się stało? Gdzie Paxley? Czy coś się z nim dzieje? Nie, nie. Chodź, usiądziemy. Paxley musiał wyjechać. Że co? Ale jak to musiał wyjechać? Paxley ostatnio jest taki dziwny, jakby nieobecny. Czy on się z kimś spotyka? Może to właśnie o to chodzi? Może o to, co kiedyś mi mówiłaś? Nie, nie, to nie są te rzeczy. Zupełnie nie to. On musiał pojechać do babci. Do babci? Ale tak bez pożegnania po prostu pojechał? Tak, tak i nic. Ale dlaczego? Ja sądzę, że on już nic do mnie nie czuje. Nie, i nic, nie mów tak, proszę cię. On ci wszystko wytłumaczy, daj mu wrócić, ale daj mu też pobyć samemu teraz. To jest dziwny dla niego czas. No po prostu, Init, daj mu czas. No dobrze. Witaj, nowy domu. Tutaj to już właściwie nawet nie muszę nic pić. Szkoda tylko, że babci nie ma. Ale przynajmniej tutaj będę mógł być sam, w spokoju. Co to za dziwne rzeczy? To tam wpadłem kiedyś. Ech. Czuję, że nie będę miał po co wracać do Init. Chyba muszę zadzwonić do Wednesday. No hej, Wednesday. Jak tam? Powiedziałaś Init? Aha. Tutaj przynajmniej mogę być sobą. To tyle dobrego, ale nie czuję się też dobrze. Boję się, Wednesday. Pierwszy raz się boję. Boję się, że taki zostanę. Dobra. Mam nadzieję, że ona się na mnie nie obrazi, że ona to zrozumie. Nie możemy jej powiedzieć. Pa. Dobra, słuchajcie. Paxley przeprowadził się do domu babci, gdzie teraz spędzi czas w odosobnieniu, w totalnym odosobnieniu, ponieważ dzieją się z nim straszne, dziwne rzeczy. Init i Wednesday nie mogą z nim żyć, ponieważ on jest dla nich zagrożeniem. Dlatego zobaczycie, co będzie w następnym odcinku, ale to już się dzieje naprawdę na grubo i będą grube akcje. Czekamy tylko, aż wróci ta babcia w końcu z tym cudownym napojem. Ale tego napoju ona i tak nie zdobędzie. Ten napój trzeba będzie zrobić z tymi środkami, które ona przywiezie, więc to nie będzie takie proste. Ta historia jeszcze będzie chyba trwała z milion lat. Dobra, trzymajcie się, mam nadzieję, że wam się nie znudzi. Trzymajcie się, subujcie, kciukujcie, dzwoneczkujcie i komentujcie. Trzymajcie się, wielkie, wielkie buziaki, pa, pa!